Specjaliści od piłki nożnej Przemysław Kołąta i Paweł Sobolewski. Teraz MKS Sółgaśmi Radia 5. Witam. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Miesiąc wyjęty z życia, panowie. Dziś rozpoczyna się mundial. No i. No, można tak powiedzieć. powiedzieć. Na pewno, na pewno żony nie będą za, za, zadowolone, że. Chociaż myślę, że nie wszystkie, bo część pewnie będzie oglądała. Razem z nami mecze, ale na pewno miesiąc dla nas, sportowców, będzie bardzo fajny. Ja to tak Was zaprosiłem po to, żeby się dowiedzieć, jak sportowcy odbierają taką największą imprezę piłkarską na świecie. Imprezę, która odbywa się raz na cztery lata. Jak Wy jako piłkarze, ewentualnie ludzie związani z piłką nożną, piłkarze, trenerzy, bo to tak akurat taka konfiguracja tu się pojawiła. Jak Wy odbieracie. Akurat tę imprezę, czy czeka się te 4 lata, żeby zobaczyć najlepszych zawodników w akcji? Na pewno tak. Myślę, że każdy, przede wszystkim chyba trener, chce coś dla siebie wyciągnąć z tych mistrzostw. Na pewno gdzieś tam kartka i długopis może temu uczestniczyć, żeby parę rzeczy sobie zapisać, być może nagrać. I myślę, że to jest akurat taka impreza, która te nowości, te nowinki przynosi myślę że każdy z trenerów myślę że zawodników również coś dla siebie wyniesie bo to jest tak że futbol cały czas się rozwija cały czas te nowości się pojawiają i te nowości mają swoją premierę właśnie między innymi na mundialu to nie jest już taka gra w piłkę jak my chłopcy mali przyzwyczajeni byliśmy wychodziliśmy na podwórko i kopaliśmy teraz każdy z zawodników ma swoją misję swoje zadanie które ściśle musi wykonywać zadanie przydzielone przez trenera to jak partia szachów trochę. No tak, no, trener przydziela zadania. Yy, nazywa się to taktyka. Każdy yy, no, zawodnik na boisku wie, yy, co ma robić, wie, jak ma biegać, yy, gdzie podawać piłkę. Yy, no i... Jak zachowywać się w określonych sytuacjach, a to szczególnie widać właśnie podczas takich imprez, ale i również yy, no, podczas mniejszych imprez, albo i podczas meczów ligowych, bo Wy zawsze też rozpracowujecie przeciwnika. Tak, mamy. Chociaż mniejszy sztab ludzi nad tym pracuje. Tak, mamy do tego serwer bazę meczów, z którego korzystamy i w każdym tygodniu mamy możliwość obejrzenia meczu. Przygotowując się do każdego kolejnego analiza. To nie, nie trwa na pewno tak jak w reprezentacji, że siedzą ludzie, którzy opracowują tydzień, dwa, trzy danego przeciwnika. My mamy tylko tydzień czasu na to i. I to jest jakby punkt, na którym my się skupiamy. Podstawowe rzeczy, kilka zadań dla zawodników i na tym szczeblu to tak wygląda. O najnowszym meczu, najbliższym meczu to jeszcze powiemy. Ja tylko powiem. Lechia ja, Tomaszów Mazowiecki, najbliższa sobota. Spotkanie z wiceliderem to MKS będzie walczył. Mecz wyjazdowy. Zapraszamy już do Tomaszowa na kibicowania. Wracamy do Mundialu, bo to tym dziś żyje cała Polska. No i wszyscy tym żyjemy. Panowie, wasze typy na Mundial, kto zostanie mistrzem świata. Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy możemy obstawiać? Jestem patriotą, ale e, myślę, że chyba jednak Brazylia. Rzeczywisty patriota Brazylia. No tak mi wyszło, bo, bo grałem w pewną grę, która symuluje e, Mundial. Oczywiście, jak ja grałem, to Polska wygrała. Każdy mecz wygrywaliśmy cztery do zera, ale w finale spotkaliśmy się z Brazylią, a Paweł Sobolewski kogo obstawia? Tak szczerze nie zastanawiałem się nad tym i teraz przez te 5-10 sekund się zastanowiłem. Na pewno groźnie, jak co, jak co 4 lata będą Niemcy. No tak, I grają i chyba, a Niemcy. Chyba wyrywają. jednak jakbym stawiał, na nich. Brazylia, Niemcy, takie mamy obstawiania. Zobaczymy, jak to się sprawdzi dokładnie za miesiąc. No, a jak polska reprezentacja? No nadzieje są bardzo duże. Wczoraj żegnaliśmy Polaków. Widzieliśmy w telewizji, ilu kibiców żegnało. Ostatni mecz z Litwą. No, trochę zawodnicy nasi tonują nastroje, no 4 do 0 z Litwą, ale to Litwa to nie, nie jest taki przeciwnik, z jakimi będziemy się zmagali na Mundialu. No tak, ale również ten R widać w tych dwóch meczach, szuka różnego ustawienia. Szuka tych najlepszych wariantów i, i w jakim ustawieniu wyjdziemy taktycznym, personalnym A z, z drugiej to strony to zapewne meczu. nie bardzo chcę zdradzać tego, z jakim ustawieniem wyjdzie. Także trochę te ci zawodnicy są pochowani, no i nie pokazuje tych swoich najsilniejszych kart. No, znając trenera Adama na bo miałem przyjemność z nim trenować. On mnie trenował przez trzy lata w Wielonie Biały Stok. To na pewno nie, nie, nie otworzy kart i to było widać w tych dwóch meczach, że były różne ustawienia, różni ludzie grali na różnych pozycjach i naprawdę nie wiadomo, kto wyjdzie w pierwszy mecz. No to jest taka tajemnica, tajemnica Mundialu. To jeżeli już mówimy o trenerze Nawałce, to chciałem zapytać, czy faktycznie to jest taki perfekcjonalista, że tu nawet wysokość trawy ma znaczenie akurat dla pana Nawałki? 23 czy 4 mm, dla, a nie mm. Dla, milimetrów dla trenera nawałki liczy się y, naprawdę wszystko. Tak? Y, każdy szczegół jest bardzo ważny i zresztą y, to widać. Ja to zauważam. Y, I myślę, że kto zna jego y, trenera y, Adama nawałkę, to wie, że przykręca y, śrubę na maks. Ja mówiłem o tych oczekiwaniach, oczekiwaniach kibiców zawsze przed taką imprezą, czy przed euro, czy przed Mundialem no są wielkie oczekiwania. No Polska mistrzem świata już za cztery lata znamy to powiedzenie. Bądźmy realistami, i jak daleko zejdziemy w tych mistrzostwach. No chyba najważniejsza rzecz to wyjście z grupy. Yy, I to chyba ten cel główny dalej zależności... słyszałem, że ćwierć finały to już będzie duży sukces. Na pewno tak, ale myślę, że wyjście z grupy, ewentualnie w zależności od tego, na kogo trafimy, to też przeciwnik też ma znaczenie w tym momencie. Ale na pewno wyjście z grupy to już będzie bardzo dużo, a każdy kolejny mecz, który da nam wyjście wyżej w tej drabince, na pewno będzie sukcesem. Senegal, Japonia i Kolumbia. Trzy drużyny, z którymi na początku będziemy walczyli. Najtrudniejszy przeciwnik. Mówią, że Kolumbia, tak, ale wszystkie trzy drużyny są bardzo mocne. Zresztą tam nie ma słabych drużyn. Jedziemy mundial, na mundial. Nie ma słabych drużyn, i w każdym meczu trzeba będzie naprawdę mocno pracować. A teraz z Mundialu przejdźmy może na nasze lokalne boisko, bo ja już wspominałem, ostatni mecz w sezonie, ostatni mecz w tej lidze ma. No nie chciałbym być złym prorokiem, o tak powiedzmy, ostatni mecz w, w tym sezonie ma przed sobą MKS, spotkanie Lechia Tomaszów-Mazowiecki. Jakie nastawienie zawodników przed tym meczem? No na pewno bojowe. Nie jest no to, to ciekawa nie końcówka jest... ligi będzie. Oczywiście nie jest to dla nas mecz, aby wyjść i sobie go rozegrać. Gramy o utrzymanie. Jest to bardzo ważny mecz dla piłkarzy, dla całego środowiska ludzkiego. Dlatego będzie na pewno pełna mobilizacja przed tym meczem. Gracie również z niełatwym przeciwnikiem, bo to w końcu wice lider. No tak, nie będzie to łatwy Oni mecz. Też ale też mają na pewno... o co grać. Oczywiście oni grają awans do drugiej ligi, ale na pewno my im się postawimy i to bardzo. No to panowie, to trzymamy kciuki w sobotę, a my będziemy za naszych 19 też trzymać kciuki. No i dziś oglądamy mecz. Gdzie będziecie oglądać inaugurację Mundialu? Będziecie oglądać? Nie, nie, o 17 mamy trening, także mamy do wykonania swoją pracę. Przygotowujemy się do meczu. To Paweł Sobolewski się śmieje w tym momencie. Bo ja myślałem, że będę oglądał w domu, no chciałem tak powiedzieć, a niestety mam trening. No. Także niestety do pracy. Ewentualnie są powtórki, będzie można zobaczyć. No ale na mecze Polaków, no to już będzie po, po rozgrywkach, także spokojnie będzie można oglądać, prawda? Tak, tak, tym bardziej, że. Yy, no. Ten cały rok naprawdę jest bardzo ciężki i dla nas ten ostatni mecz jest bardzo ważny, ale mam nadzieję, że będzie szczęśliwy, wszystko się ułoży dobrze, bo tak jak jeśli mogę trochę podsumować, to Paweł miał jesień, ja mam wiosnę i chciałbym, żeby ta nasza wspólna praca przyniosła ten szczęśliwy efekt, czyli utrzymanie, i, i tego sobie bym życzył, żeby ta trzecia liga była. W ełku tu chcemy tą swoją pasję dalej rozwijać. Chcemy to przekazywać tym młodszym pokoleniom zawodników i w tym kierunku idziemy. Także chciałbym wszystkich poprosić o trzymanie kciuków, o dopingowanie i żeby trzymali te pięści zaciśnięte do samego końca. Do, do soboty, do godziny 19.00. Bardzo no mocno. No i trzymamy kciuki, a my na pewno poinformujemy o wyniku i miejmy nadzieję, że z Tomaszawa będziemy mieli dobre wiadomości. Dziękuję bardzo za, za, za rozmowę. E, Dziękuję. Mam jeszcze prośbę jedną, czy mogę pozdrowić? Proszę bardzo. E, chciałbym pozdrowić, bo to obiecałem, że pozdrowię swoją szkołę podstawową numer 9, wszystkich pracowników, no i w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego i dzieciaków. Dziękuję. Pozdrawiam. A pan Paweł, ma ochotę kogoś pozdrowić? Nie zastanawiałem się nad tym. To pozdrawiamy wszystkich Czux kibiców. Czux kibiców piłki nożnej. Pozdrawiamy gorąco.